Sposobem spędzenia wolnego czasu był do niedawna. Kiedy pozwalają na to warunki na dworze, to staram się jak najczęściej grać. W tej chwili jest to coś więcej niż rekreacyjna gra na pewno. Jest to bardzo dobry sposób na poznanie nowych ludzi. U nas we Francji ten gra nazywa Pytong i jest bardzo popularny. Prawdopodobnie też żołnierze napoleońscy w przerwach między atakami na polu bitwy grali kulami armatnimi. Od tego to się zaczęło. Nie wiem, czy jest to potwierdzona informacja, ale ciekawa historia. U nas we Francji jest tradycja. Nie ma jednej osoby, że nie wie, co to jest grać pytong. Widziałem zdjęcie, że papież grał w pytong w Marsylii. Pytong polega na ustawieniu własnych kul jak najbliżej celu, który nazywany jest koszą lub buszą, czyli po polsku świnka. Grę rozpoczynamy od umiejscowienia koła z jednej strony toru, bulodromu. Wchodzimy do koła dwoma nogami. Nogi mogą być lekko rozstawione, ale obydwie stopy stoją na ziemi. Kulę trzymamy swobodnie w dłoni. Cztery palce złączone razem, kciuk nam nie gra. Dłoń odwracamy w ten sposób, w prostym łokciu. Ręka wzdłuż ciała, równolegle. Wyrzucamy kulę i otwieramy dłoń na wysokości oczu. Jest to swobodny ruch, nie siłowy. W odpowiednim momencie otwieramy palce dłoni. To nam ustawia odległość rzutu. Musimy sobie wybrać punkt, w który chcemy rzucić. Zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś dołu, czy nie ma kamieni i ewentualnie skorygować to miejsce. No i podczas rzutu tak naprawdę patrzymy nie na świnkę, tylko patrzymy na miejsce, na które chcemy, żeby upadła kula. Najważniejsze jest to, żeby ustawić ciało i nogi w kole w taki sposób, żebyśmy byli skierowani do celu, do buszą. To daje nam oś rzutu. Ważna jest strategia, ponieważ trzeba ocenić, czy bardziej opłacalne jest dla nas dorzucanie do świnki, czy wybijanie. W którym miejscu postawić kulę tak, żeby jak najlepiej zablokować przeciwnika. Pozór wydaje się spokojna, ma bardzo proste zasady, łatwo je zrozumieć, natomiast czasami o zwycięstwie decydują faktycznie milimetry i no, jest to gra bardzo ekscytująca. Pytank wzbudza emocje w momencie, gdy zaczyna się rywalizacja, gdy gramy na punkty. Byłem świadkiem wielu takich spotkań czysto towarzyskich, gdzie wszyscy bardzo mocno się spinali, żeby wygrać. Pytank jest skojarzona ze starszymi ludźmi, właśnie szczególnie we Francji, ale w tej chwili przedział wiekowy jest ogromny. Także małe dzieci, które są w stanie unieść kulę taką juniorską, już zaczynają grę. Dzieci grają, kobiety też grają, dziadek też grają i grają razem. Kiedy jest lato, każdy weekend idą na piknik i grają.